No to witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam poprowadzić prezentację na temat QA, czyli co zrobiliśmy źle, a można było dobrze. Ja pracuję w studiu Orbital Knight. Orbital Knight jest niewielkim studiem deweloperskim, które zajmuje się produkcją gier mobilnych od 2012 roku. Głównie skupiamy się na hyper-casualach, ale od niedawna zaczęliśmy też robić gry premium dla Apple Arcade'a. Naszymi wydawcami jest Voodoo oraz Apple. Voodoo jest jednym z największych tak naprawdę takich wydawców mobilnych, jeżeli chodzi o hyper-casuale. Naszymi flagowymi tytułami są Castle Wreck, Crazy Kick, Force Master i Kikeriño. I one powstały właśnie przy współpracy z Voodoo. Oraz naszym najnowszym tytułem jest Spire Blast, który właśnie wydaliśmy ostatnio na Apple Arcade'a. Z ciekawostek mogę też tylko dodać, że Spire Blast był wcześniej właśnie takim naszym projektem hyper-casualowym, ale nie jako prototyp, no, nie zbierał dosyć wystarczających wyników, dlatego po prostu został odłożony do szuflady i po dłuższym leżeniu w szufladzie wróciliśmy do niego nową wizją i powstała ta gra, w którą wielu graczy się lubi zagrywać. To tak, na wstępie może trochę powiem o sobie. Ja się nazywam Justyna Laskowska. W branży gier jestem od 2019 roku, więc całkiem niewiele. Nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia w branży, więc moje prace wcześniejsze nie były zupełnie z tą tematyką związane. Zawsze ciągnęło mnie do świata gier. Uwielbiałam grać w gry platformowe, RPG, hack and slashy, MMORPG oraz zwykłe przygodówki. No, jednym słowem nie wybrzydzam, jeżeli chodzi o gry. Jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy w game devie, no to tam nie było dla mnie na początku łatwo. Tu sporo pomogły mi przy tym studia, bo miałam tam jakąś wiedzę z zakresu designu i programowania gier, więc po dłuższym szukaniu udało mi się w końcu znaleźć ogłoszenie od Orbital Knight i dostać się do pracy jako tester. Jeżeli chodzi o odnalezienie się w samej pracy, to nie było dla mnie jakichś większych problemów, no bo dlatego, że po prostu no, zawsze grałam w gry, uwielbiałam grać w gry, więc odnalazłam się w tym bez problemu. Na koncie mam takie cztery udane, przetestowane projekty, które wyszły oraz kilkanaście prototypów, których się do mnie ostatnio nie udało się wypuścić, ale też musiałam je testować. Ok, więc na wstępie będę chciała omówić, czym są gry hyper-casual, bo są różnice, różnią się troszeczkę od zwykłych gier mobilnych premium. Różnice w testowaniu gier mobilnych hyper casual a gier premium. To, co zrobiliśmy źle, a można było dobrze, czyli jakie popełniliśmy na początku błędy przy produkcji gry Spire Blast. Omówię też przykładowy raport buga, cechy dobrego testera, QL Hall of Fame, czyli tam pokażę kilka przykładowych naszych bugów, takich najciekawszych. No i na sam koniec QA polecajki, czyli coś tam polecę, żeby było łatwiej znaleźć pracę jako QA tester. Dobra, więc czym są gry hyper-casual? Nie jest to zbyt znany gatunek. Możliwe, że nadgraliście w takie gry, ale o tym nie wiedzieliście. Na przykład do hyper-casuali można zaliczyć na przykład znanego Tetris'a. Następnie, tak, założenia tej gry nie są jakieś skomplikowane. Są z obniżoną ilością mechanik do minimum, na tyle, żeby dało się swobodnie w nie grać jednym palcem. Gry te są głównie kierowane do ludzi, którzy żyją w ciągłym pośpiechu, w ciągłym biegu lub są czymś po prostu zajęci i potrzebują się na chwilkę oderwać. Na przykład, nie wiem, czekają na jakieś spotkanie, czy są w trakcie jakiegoś spotkania, czy coś w tym stylu. Mechaniki muszą być więc wciągające, ale nie mogą skupić na siebie całej uwagi gracza.
muszą być na tyle proste, żeby przy okazji gry móc skupić się na czymś jeszcze, ale też muszą być na tyle interesujące, żeby ten gracz chciał w nie grać. Więc jakie są różnice w testowaniu gier mobilnych hypercasual a premium? Bo no, tak jak mówiłam na wstępie, mogą się wydawać, że są takie same. Więc chcę omówić kilka rzeczy. Prototyp, ojej, przepraszam. Znacząco się różnią testowania gier mobilnych premium, ale jest kilka rzeczy, które po prostu chciałabym na wstępie omówić. Przede wszystkim takie gry są testowane na użytkownikach, czyli prototyp takiej gry wysyłamy na małą skalę i w większości są właśnie wysyłane w świat i testują go nam gracze. W takim wczesnym etapie samo testowanie skupia się na wyszukiwaniu krytycznych bugów, na przykład crashy, błędów z kolejderami, które na przykład blokują gracza lub dają możliwość biegania po całej planszy, lub nie odpala się na przykład konsola z cheatami, lub nie pojawiają się inne bugi, które mogą zepsuć gameplay. W hypercasualach takie testowanie na userach zazwyczaj zajmuje nam najwięcej czasu, zanim prototyp przejdzie do fazy produkcji, ponieważ ciągle walczymy o poprawę wyników retencyjnych, czyli no jeżeli ta właśnie, czyli po prostu no, widzimy, że gracze nie chcą grać w naszą grę, więc nie opłaca nam się tej gry dalej wrzucać na fazę produkcji, testować i ulepszać. Jeśli gra osiągnie zadowalające wyniki, no to wtedy przechodzi do fazy produkcji. W tym etapie zadaniem QA jest testowanie i ścisła współpraca z działami grafików, programistów i designerów, gdyż musimy przetestować nie tylko fiksowane bugi, ale również nowe rzeczy, które weszły do builda i sprawdzić, czy działają zgodnie z założeniami. Więc tutaj bardzo przydają się dobre skille komunikacyjne, gdyż przy produkcji hypercasuali raczej nie korzysta się z pisania dokumentacji. Dlatego warto dopytywać ludzi z teamu, jak powinna działać jakaś mechanika, żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Gdy gra już znajduje się na fazie produkcji, a pierwsza wersja builda wylądowała na sklep, to rozpoczynamy AB testowanie. AB testy polegają na podzieleniu odbiorców na kilka grup i sprawdzeniu, jak jakaś zmienna wpływa na zachowanie graczy. Załóżmy na przykład, że chcemy wprowadzić do naszej gry sklep z kurkami. Więc wtedy tworzymy build, w którym jest taki config, który będzie kontrolował te AB testy. Pierwszym testem będzie na przykład, powiedzmy, właśnie podstawowy build czysty, bez sklepu ze skórkami, a drugi właśnie będzie z takim sklepem. I config ten będzie określał, który AB test zostanie aktywowany po instalacji na urządzeniu przez użytkownika. Takie AB testy bardzo szybko weryfikują, czy jakiś feature się opłaca, by go zostawić w grze na stałe. Zazwyczaj takie testowanie może trwać około tygodnia, coś w tym rodzaju. Takie AB testy też oczywiście przed wypuszczeniem weryfikuje QA. Sprawdza m.in., czy dodane feature'y działają prawidłowo i zgodnie z założeniami. Mi w AB testowaniu właśnie ułatwia takie narzędzie jak konsola. Nie muszę wtedy czekać, aż mi się po instalacji uruchomi ten AB test, tylko prostym gestem ściągam sobie belkę z konsolą, wybieram AB test, który mnie interesuje i wtedy mo mogę go przetestować i sprawdzić, czy działa tak, jak powinien. W QA jednymi z u nas istotniejszych testów są testy funkcjonalne, czyli takie, w których sprawdzamy, czy ogólnie podstawowe funkcje gry działają prawidłowo, oraz regresyjne. Są one wykonywane po wprowadzeniu modyfikacji celem zweryfikowania, czy nowe zmiany nie wygenerowały jakichś nowych błędów lub czy nie ujawniły się wcześniej niewykryte w tej niezmienionej części builda. Czyli po każdej nowo wprowadzonej zmianie trzeba nie tylko przetestować modyfikację, ale również sprawdzić, czy nie ma w niej żadnych defektów, nie ma defektów tej właśnie niezmienionej, tej wcześniejszej wersji builda. Jest to dość żmudny proces i czas jego trwania zależy od tego, jak zaawansowana jest gra oraz od tego, jaka akurat jest wprowadzana zmiana. Bo jeżeli na przykład zmiany dotyczą tylko UI-a, no to
tego testowania nie będzie za dużo, bo UI jest cały czas ten jeden. Ale jeżeli zmiana będzie w kodzie, czyli powiedzmy, że ta zmiana dotyczy wielu rzeczy jednocześnie, no to to testowanie będzie trwało znacznie dłużej. Dzięki takiej metodzie jesteśmy w stanie skutecznie się chronić przed ewentualną regresją. Korzystamy jeszcze z testów na platformie Playtest Cloud. Wtedy, kiedy narzędzie do śledzenia analityki nie wskazują nam jakieś nieścisłości lub nie potrafiliśmy jasno określić, z jakiego powodu następowały dropy na poszczególnych levelach. I na takiej platformie gracze testują naszą grę i dają feedback z gameplayu. Dzięki temu, na przykład w grze Force Master byliśmy w stanie wychwycić wtedy, jakie błędy są, czego gracze nie rozumieją, bo na bieżąco dawali nam feedback albo mówili, co by chcieli w tej grze, co się im najbardziej podoba, co się im nie podoba. Testowanie na... A, tak, to jest tak. Coś tu poszło nie tak. QA w grach mobilnych premium. Gry premium mobilne znacząco różnią się od hyper casuali, między innymi bardziej złożonymi mechanikami i większą ilością feature'ów. Produkcja takiej gry trochę przypomina produkcję gier na PC, czyli jeden duży launch i wszystko musi być perfekto. Czyli już nie mamy testów na userach, nie wypuszczamy prototypów i nie aby testujemy ich. Zamiast takich testów stosowany jest u nas wewnętrzny User Acceptance Testing, w skrócie UAT. Taki test polega na tym, by wykonały go osoby, które wcześniej nie miały styczności z grą, ponieważ testerzy, jak również i deweloperzy, którzy mają już kontakt z grą od dłuższego czasu, nie są w stanie spojrzeć na tę grę tak jak osoba, która widzi ją pierwszy raz. W przypadku Spire Blasta takie testy wykonywał u nas Apple i weryfikował, czy gracz jest w stanie zagrać w tę grę według ustalonych założeń. No i tak, w przypadku ogólnie testowania Spire Blasta musiałam się tego testowania nauczyć na nowo. Przede wszystkim tego testowania było zdecydowanie więcej, więc weszły nowe platformy takie jak macOS, iOS i tvOS. Musiałam nauczyć się obsługi też tych urządzeń, bo wcześniej nie miałam z nimi do czynienia, więc musiałam też poznać, jakie są różnice w sterowaniu oraz UI w grze między tymi platformami oraz jak działa sama synchronizacja save'ów tej gry bo te save'y gry się synchronizują przez iClouda i musiałam tutaj wiedzieć, jak to mniej więcej działa i jak działa ta synchronizacja. Przy hypercasualach nie było pisania test case'ów, nie było żadnych scenariuszy testowych, ta potrzeba wynikła dopiero przed produkcją Spire Blasta. Ogólnie test case'y to rozpisane scenariusze testowe, które tester musi sprawdzić, czy na przykład jakaś mechanika działa poprawnie. Przez to, że gra ciągle się rozrasta i przy większych update'ach wchodzi coraz to więcej kontaktu oraz dodatkowe mechaniki, to trzeba było właśnie spisać wszystkie możliwe test case'y. To znacznie ułatwiło pracę testerską. Tutaj jest przykładowy na przykład właśnie test case, jak to mniej więcej wygląda, czyli dajemy tutaj opis, podajemy wersję oraz rezultat, czy ten test przeszedł, czy nie. Czyli tak, co zrobiliśmy źle, a można było lepiej. Przede wszystkim popełniliśmy taki błąd, który chyba popełnia wiele studiów, czyli daliśmy sobie za mało czasu na QA. Ten błąd prawdopodobnie wynikał z tego, że z przyzwyczajenia do metod testowania w mało skomplikowanych hypercasualach. Blisko wypuszczenia kolejnej aktualizacji wchodziły kolejne feature'y, przez co było za mało czasu, żeby móc je dokładnie przetestować i sprawdzić, czy działają tak, jak powinny. Żeby temu zaradzić, w następnych aktualizacjach nauczyliśmy się, jak lepiej planować kolejne update'y
rozszacować, jakie feature'y mają szansę wyjść, a jakie lepiej zostawić na przyszłe aktualizacje. Dzięki temu ja mam więcej czasu na dokładne przetestowanie nowo wprowadzonych mechanik, fixów oraz dalsze testowanie. Efektywne planowanie produkcji oraz testów jest bardzo kluczowe, gdy zależy nam na wypuszczenie produkcji o jak najlepszej jakości. No tak, tak jak wcześniej wspominałam, nie było wcześniej, nie było test case, tak jak przy hypercasualach nie było test case'ów, bo nie były one wymagane, bo te gry z założenia właśnie nie są zbyt skomplikowane, też przy takiej grze premium, jaką jest Spyblast, były już wymagane, by móc sprawnie zabezpieczyć się przed regresją. Dzięki takim scenariuszom przy każdej większej aktualizacji wiem, co muszę przetestować i nie pominę najbardziej krytycznych obszarów w grze. Też nie korzystaliśmy z testów wewnętrznych. Na początku nie widzieliśmy w tym takiej potrzeby, ale wraz z wzrostem gry no, niestety się okazało, że jedna osoba nie jest w stanie wszystkiego przetestować na czas, więc zaczęliśmy właśnie korzystać z firmy testerskiej. To nam znacznie usprawniło samo testowanie, ponieważ firma testerska miała dużo też więcej przede wszystkim urządzeń z firmy Apple, więc mogli nam przetestować to dokładniej po prostu. To jest tak. Pokażę Wam tutaj przykładowy raport buga, to znaczy się opiszę, jak powinien wyglądać raport buga. My korzystamy z platformy Notion i na nim mamy rozpisane różne taski, zadania do wykonania dla poszczególnych działów. I to, co najważniejsze, to żeby taki raport składał się z krótkiego tytułu. Tytuł musi być jak najbardziej możliwie krótki, zwięzły i najlepiej jakby przedstawiał całą kwintesencję tego buga. Potem ustalamy priorytet. Zazwyczaj są trzy priorytety. U nas jest high, medium, low. No i w zależności od tego, jak bardzo zaawansowany jest ten bug, to ustalamy ten priorytet. Jeżeli w tytule nie udało nam się zmieścić całego sensu, całej kwintesencji buga, to możemy się tutaj posiłkować jeszcze opisem. Opis musi być jak możliwie najbardziej zwięzły, jasny, wyczerpujący, na czym polega ten błąd. Możemy dodać różne załączniki. To jest też bardzo mile widziane w takim raporcie. Takim załącznikiem może być screenshot lub nagranie wideo. Screenshot najlepiej jakby miał właśnie na sobie oznaczenia, czego dany bug dotyczy, jeżeli on nie jest taki widoczny na wprost. I tak, najważniejsze ostatnie, czyli reprodukcja, czyli warunki, listę całą warunków, którą trzeba spełnić, żeby błąd się nie pojawił. Czyli opisujemy krok po kroku, co zrobiliśmy, żeby ten błąd wywołać. No, bardzo ważne jest to, żeby to po prostu było jak najbardziej szczegółowe, dokładne i jasne, żeby taki programista, grafik bądź designer mógł odtworzyć ten błąd i potem go naprawić. Więc tutaj pokażę Wam taki przykładowy, już gotowy, wypełniony bug. Na przykład ukończenie pierwszego levelu nie odblokowuje następnych leveli. Taki błąd ustawiamy na priorytet high, dlatego że gracz nie ma możliwości dalszej kontynuacji rozgrywki, więc to jest no, błąd dość krytyczny. Z racji tego, że udało mi się tutaj w sumie cały sens, całą esencję tego błędu umieścić w tytule, to już nie było potrzeby dodawania opisu. No i tutaj właśnie podałam instrukcję reprodukcji, czyli co po prostu zrobiłam po kolei. Jeszcze tutaj dałam opis aktualnego rezultatu oraz oczekiwanego rezultatu, czyli jak powinien wyglądać ten bug po, czyli że nie jak wyglądać ten bug, tylko po prostu jak to powinno zostać naprawione.
Dobra, to jest tak. Cechy dobrego testera. To przede wszystkim odporność na rutynę, dlatego że niektóre taski są, niektóre czynności są powtarzalne. Trzeba się tego spodziewać. Kreatywne myślenie, czyli takie kombinowanie, co się stanie, jeżeli kliknę to, albo pójdę tam, albo spróbuję zrobić, nie wiem, próbuję wejść w ścianę, albo co się stanie, jak nacisnę dwie rzeczy naraz. Więc to jest też bardzo ważne, żeby tak starać się kombinować, jak trochę popsuć tę grę, jak można wywołać jakiś bug. Wnikliwość, umiejętność pracy w zespole, tak jak wcześniej wspominałam, tester musi też współpracować właśnie tak z zespołem, ponieważ właśnie będzie stale się komunikował z programistami, z designerami, z grafikami. Też fajnie jakby dawał feedback przede wszystkim dla zespołu, jeżeli ogrywamy jakąś grę, bo też poniekąd tester jest graczem, tak? Więc też spojrzy na tę grę i okiem też gracza może ocenić, czy jakaś mechanika, czy coś w tym stylu ma, jego zdaniem jest ok, czy nie. Więc to też jest bardzo ważne. Umiejętne priorytetyzowanie tasków oraz oczywiście pasja do gier. Teraz chcę Wam tylko tutaj pokazać krótko kilka bugów z naszego studia. Tutaj mamy początki nauki naszego piłkarza. Tutaj mogliśmy wygrać grę, mając minus 2 punkty. Tutaj to się już w ogóle dzieje wszystko. Jest po prostu dyskoteka w tle. I tutaj się przesunął na przykład kolajder na planszy i można było właśnie, próbując jeździć tutaj po krawędziach, przegrać. Tutaj też próbowałam na przykład spróbować wylecieć piłką poza te tutaj granice. Tutaj dookoła mamy tutaj takie szare ściany. Więc się okazało, że jeżeli umiejętnie dosyć gracz się odbije od kamień, to może no, ukończyć ten level. Level z tą tylko różnicą, że nie ma, jest tutaj taki jeszcze błąd, że nie ma tutaj żadnego przycisku UI-owego, czyli tak naprawdę to jest krytyczny błąd, bo gracz nie ma dalszej możliwości kontynuacji gry. Tutaj też tęczące skrzynki. Tutaj jest lewitująca piłka. Ten błąd też dosyć było, można było fajnie zreprodukować, bo wystarczyło odbić piłeczkę do góry i szybko przesunąć palcem w dół, żeby spowodować, że ona będzie wolniej opadała. No i tutaj też niekończące się perfekty. Tutaj jeszcze mam dwa screeny. Tutaj też z takiej tutaj naszej jednej gry postaci odczepiły się na mesze, więc wyglądał dość creepy. A tutaj jest taki po prawej stronie mój ulubiony bug z Castle Wrecka, który zawsze sprawia, że się uśmiecham, bo dosyć często ostatnimi czasy ten bug do nas wracał, jeżeli były jakieś wprowadzane tam zmiany lub jakieś aktualizacje ze strony Voodoo, no to zawsze się gdzieś tam okazywało, że leak tej postaci się roz... wysypywał się po prostu, tak? Tam były jakieś problemy z Blenderem, więc wyglądał dość ciekawie. No i na sam koniec mogę tutaj podać jakieś właśnie polecajki. Studia. No, studia to jest takie umowne, powiedzmy, tak? Mi na przykład to pomogło w znalezieniu pracy, ale nie są one wymagane ogólnie, żeby dostać pracę jako tester. Ja studiowałam na Warszawskiej Szkole Filmowej na tworzeniu gier wideo i tam zdobyłam wiedzę z zakresu właśnie programowania, designu oraz też marketingu w grach, czyli innymi słowy zapoznałam się z produkcją gier od kuchni. Wiem, że w Warszawie właśnie są dwie uczelnie, które mają takie kierunki związane z grami. Jest to właśnie Warszawska Szkoła Filmowa oraz Polsko-Japońska.
ale tak jak mówię, jeżeli kogoś nie interesuje, żeby iść na takie studia, to to nie jest absolutnie wymagane. Może pomóc, ale nie jest wymagane. Kursy możemy znaleźć na Udemy. Tam zresztą nie tylko z testowania, ale też również z programowania czy z designu. Ogólnie bardzo fajna platforma, jeżeli ktoś by się chciał pouczyć. Te kursy, niektóre nie są dosyć drogie, też się fajne trafiają promocje, albo też niektóre kursy są po prostu za darmo. Można też się zapisać do Game Dev School. I tam. I tam możemy też zdobyć za wiedzę z zakresu produkcji gier od kuchni. Wiem, że te kursy trwają. Chyba najkrótszy kurs trwa bodajże 12 miesięcy, jak dobrze pamiętam. I tam również podobnie dowiemy się na temat właśnie produkcji gier z zakresu właśnie też designu, programowania i tym podobnym. Z tą różnicą, że jak na przykład właśnie w szkole filmowej miałam też kierunki dodatkowe filmowe, to tutaj mamy już tak naprawdę sam game dev. Podstawowa znajomość silnika, na przykład Unity i Unreal. To jest takie nice to have w przypadku, kiedy byśmy chcieli pójść pracować jako tester w studiu deweloperskim, ponieważ coś takiego ułatwia nam pracę testerowi oraz teamowi, ponieważ nie trzeba, ja jako tester nie muszę czekać na to, żeby team wybudował mi builda, tylko mogę po prostu ściągnąć sobie repozytorium bezpośrednio na komputer i z poziomu edytora przetestować grę. Właśnie można testować to na silniku Unreal lub Unity. Ale jeżeli na przykład chcemy pracować w firmie zewnętrznej, takiej outsourcingowej, testerskiej, no to nie jest absolutnie wymagane, bo i tak tam nie będziemy mieli styczności z repozytorium, będziemy mieli kontakt tylko z samym produktem. No i syllabus STQB, potocznie też znany jako Biblia Testera. Dzięki niemu zapoznamy się z zagadnieniami z zakresu testowania oraz definicjami. Ogólnie ten sylabus przygotowuje do certyfikacji na takiego testera, ale w game devie ta certyfikacja też, z tego co się orientowałam, nie jest wymagana. Można po prostu wpisać sobie w CV, że zapoznaliśmy się z takim sylabusem. No i to w sumie wszystko. Mam nadzieję, że było ciekawe. Oczywiście, jak coś, my cały czas rekrutujemy do nas, szukamy fajnych, utalentowanych ludzi, więc jak coś, możecie do nas się zgłaszać.